Dzień dobry drodzy widzowie, ja jestem Maciej, a wyjątkowym gościem Radia Rebeliant jest dzisiaj prezydent Lech Wałęsa. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry. Panie prezydencie, za kilka dni minie rok od wyborów parlamentarnych i zwycięstwa koalicji 15 października. Jak pan ocenia ten rok rządów i co według pana działa dobrze, a co należałoby poprawić? Znaczy, trzeba bardziej się informować społeczeństwo, co robią, a dlaczego czego nie robią. Bo coraz bardziej widać, że społeczeństwo jest, wielu ludzi w społeczeństwie jest niezadowolonych, zaniepokojonych, że obiecali, a nie realizują. A problem polega na tym, że PiS tak zabetonował scenę, tak to zakładał miny różnego typu, że oni nie mogą nic zrobić. I dlatego stąd, ale to trzeba wyjaśnić, udowodnić, pokazać i wtedy będzie inna reakcja. Panie prezydencie, swoją postawą, ale i ubiorem podkreśla pan przywiązanie do konstytucji. Kogo uważa pan za największego destruktora konstytucji? Czy jest nim Jarosław Kaczyński, bo zarządzał całym aparatem państwa, czy Andrzej Duda, który wszystko bezkrytycznie podpisywał? Wielu już zapomniało, że Kwaśniewski i spółka konstytucję pisali przeciwko Wałęsie w tamtym czasie. Oni mnie się bardzo bali. I dlatego ta konstytucja obecna jest niedobra, to prawda. I stąd trzeba pomyśleć, trzeba wcześniej przygotować dobrą konstytucję i w dobrym momencie zaproponować ją przyjąć. Teraz to nie jest czas, teraz tego się nie dało zrobić, w związku z tym trzeba żyć z tą konstytucją. Z tym, że ja proponuję konstytucję w dwóch wersjach. Taka skrócona jak ta, a potem rozpisane wszystko, co dzisiaj widzimy, że jest źle, że to nie działa, wszystko musi w tej grubej opisane być, żeby nie było żadnej wątpliwości co do stosunku do konstytucji. A czy oceniłby pan Jarosława bardziej jak krytycznie, czy Andrzeja Dudy, który, bez żadnych ale podpisywał wszystko? Proszę pana, oczywiście Duda to nieszczęście dla Polski. Natomiast Kaczyński to jest troszeczkę jest inaczej z Kaczyńskim. Otóż to jest bardzo, bardzo oczytany, inteligentny człowiek. I on miał zamiary na początku dobre, tylko to jest teoretyk. I on przyglądał się, jak ja starałem się naprawdę dużo zrobić, a mi wciąż ktoś przeszkadzał. I on wyciągnął takie wnioski, jak wszyscy teoretycy. Jeśli coś przeszkadza, to usuwać. I on robi tak, usunął jedną rzecz na początku, ale jako teoretyk nie zdawał sobie sprawy, że następnego dnia będzie musiał następną usuwać. I tak usuwa bez przerwy, bo bez przerwy mu coś przeszkadza, a w te miejsce usunięte wchodzą obuzy, złodzieje i kanalie różnego typu i wykorzystują tą szansę. Jak on się zorientował, co narobił, to teraz już nie ma wyboru. To już idzie, brnie w tym bagnie i dlatego tak ja widzę Kaczyńskiego, znając go wcześniej. Właśnie ostatnimi czasy Jarosław Kaczyński oraz jego ludzie nawiązują do tak zwanego zamachu stanu i wręcz nawołują do niego. Czy myśli pan, panie prezydencie, że Jarosław Kaczyński byłby do tego zdolny? To znaczy, może by miał ochotę, ale znów w tej prawdopodobnie w tej starej koncepcji. Bo on chciał na początku, miał dobre zamiary, tylko źle wykonanie. I źle to wykonał. I to spowodowało, że dziś nie ma wyboru. Czy teraz jest możliwe to naprawić? Raczej nie. Dlatego ja stawiam go jako przegranego, źle kończącego polityka. Panie prezydencie, zna pan Jarosława Kaczyńskiego od ponad 40 lat. Czy myśli pan, że właśnie on miał dobre zamiary co do Polski, czy jednak jego zamiarem było, że tak powiem, postawienie dyktatury w Polsce? Tego nie wiem. Z tych działań teraz można go podejrzewać, że on działa na jakieś zlecenie, że to jest piąta kolumna, ale to po tych czynach. Ale jak naprawdę jest, trzeba by mieć większe rozpoznanie. Ja nie mam siły i środków, abym mógł rozpoznać, co to naprawdę jest. To jest podejrzana sprawa, albo naiwny, ale to niemożliwe. Ale jak mówię, jest oczytany, więc zna się na wielu rzeczach, więc trzeba więcej mieć danych, aby można go dobrze ocenić. W zeszłym roku powstał artykuł tytułem Rosja już tu jest. Czy ma pan wrażenie, że właśnie powódkami zachowania Jarosława Kaczyńskiego czy takiego Macierewicza może być właśnie fakt wpływu rosyjskich?
wszystko jest możliwe. Ja mówię, mam za mało danych, by mówić poważnie na takie poważne tematy. Panie prezydencie, przed nami jest kampania wyborcza na przyszły rok. W przyszłym roku będą ścierać się partie o miejsce w Pałacu Prezydenckim. Kogo pan ocenia najlepiej jako kandydata na to stanowisko? Czy Sikorskiego, czy Trzaskowskiego? Otóż nie mogę nikogo proponować, bo jak ja zaproponuję, to jest przegrany. Dlatego, że wielu ludzi działa przeciwko Wałęsie, nawet w taki sposób. I stąd ja mam swojego typu, ale nie mogę tego tak postawić, jak pan proponuje. To w takim razie kandydatem partii PiS ma być Błaszczak. Co pan sądzi o tej kandydaturze? No, nie daj Boże. Nie daj Boże. A niech mi pan, panie prezydencie, powie, jak się panu teraz żyje w obecnej Polsce, w demokratycznej Polsce, z wybranym demokratycznym rządem, który nie łamie prawa i który próbuje wszystko naprawić, co zostało zniszczone przez partię PiS? Proszę pana, jak pan wie, mam 82 rok. W związku z tym dużo widziałem, maksymalnie życie mnie sprawdzało i dawało poznawać różne rzeczy. Byłem 25 lat robotnikiem, 10 lat stałem na czele Solidarności, 5 lat byłem prezydentem. Wszędzie starałem się być najlepszym, bo byłem wychowany tak, jeśli czegoś się podejmujesz, musisz dać sobie wszystko. I w związku z tym przyjrzałem i dzisiaj mam uwagi i ja je przekazuję. Moje uwagi do rzeczywistości, do wszystkich tematów. I dlatego też w tych uwagach mówię o tym, że naszemu pokoleniu przyszło żyć, kiedy zmieniają się epoki, kiedy musimy przejść w paru tematach na zarządzanie kontynentalne, a nawet globalne. Otóż takie cywilizacje i taka technika, jak my mamy, już na tym świecie była parę razy, a nawet wyższa, bo piramidy budowano i wiele rzeczy, które my nie jesteśmy w stanie dziś zbudować. I ona została zniszczona. I wielu się zastanawia, jak została zniszczona. Naszemu pokoleniu los dał, byśmy zauważyli, jak zginęły tamte cywilizacje. I byśmy się zastanowili, bo my dochodzimy do tego rozwoju, jaki oni mieli. Jeszcze jesteśmy niżej, ale już dochodzimy. I popełniamy ten sam błąd, bo oni nie zrobili tego, co proponuję. Ponieważ technologią nie panowali, należało przejść na panowanie kontynentalne i globalne. Tego nie zrobili, dlatego zginęli. I czy my to zrobimy? Wydaje się, że też nie zrobimy i też padniemy. A czy myśli pan, że właśnie te rozliczenia, które w tym momencie trwają, są przeprowadzane w dobrym tempie, czy według pana pewne rzeczy powinny być przyspieszone? Chociażby powinno się zająć usunięciem tak zwanych przebierańców z Trybunału Konstytucyjnego. Mam Nobla, jestem pokojowej natury, ale gdybym chciał zrobić to, co ludzie chcą, to jedyne byłoby wyjście, paru pułkowników namówić, żeby zrobili zamach stanu, zamknęli kogo trzeba, przez pół roku zrobili porządek i wtedy by się dali też zamknąć na parę miesięcy i wtedy byśmy mieli uporządkowany kraj. Inaczej tego się nie da tak szybko zrobić. To, co dziś robi Tusk z ministrem sprawiedliwości, to jest maksimum, co można w tych warunkach zrobić. Ludzie nie rozumieją, że oni chcą i choćby to zrobili, ale nie mogą inaczej. Chyba, żeby, mówię, zamachem stanu. Ale tego nie chcą zrobić. Taka jest sytuacja na dzisiaj. Zabetonowany, zabezpieczyli, bo myśleli, że będą do końca świata władzę trzymać, a więc porobili wszystko dla siebie i teraz każdy następny, kto wchodzi, nie może nic zrobić, bo same miny. A wspomniał pan o sytuacji globalnej. Generał Kukuła powiedział, że musimy się szykować do wojny. Za naszą wschodnią granicą trwa obecnie wojna Rosji z Ukrainą. Czy myśli pan, że faktycznie, panie prezydencie, że mamy się czego obawiać i że wojna przyjdzie na grunt Polski? Proszę pana, widzi pan, znów moje doświadczenie mówi, że świat był zawsze podzielony od Adama i Ewy, ale rozwijając się, technologię wymyślając, musiał powiększać swoje tereny. I do końca XX wieku powiększali, silniejsi zabierali słabszych, często siłą fizyczną.
To było do końca 20. na mapie, aby pan popatrzył, wszystkie państwa, które dziś na mapie istnieją, mają w sobie włączone mniejsze, które były po drodze. To było do końca XX wieku sposób postępowania. I na koniec XX wieku pojawiła się druga koncepcja. Musimy się powiększać do tej technologii, ale już nie na siłę, tak jak robiliśmy do tej pory, tylko pokojowo, demokratycznie, na ochotnika, przez Unię, przez NATO, przez ONZ. Pytanie jest dzisiaj, która koncepcja już dziś zwycięży? Czy jeszcze ta stara, którą dzisiaj jeszcze Chiny używają i Rosja z tych dużych państw, czy już ta nowa, którą my proponujemy używać? Solidarność dała przykład, jak walczyć i zwyciężyć. No ale oni nie stosują tych metod. My mieliśmy gorszą sytuację. Mieliśmy Związek Radziecki i Układ Warszawski. I poradziliśmy sobie z tym. I te metody trzeba by tu zastosować, żeby zwyciężyć. A oni stosują starą, brutalną metodę straszenia atomem, wojnami właśnie. No to tak to się nie zwycięża. Nawet jeśli Ukraina dzisiaj pokona Rosję, Rosja za 10 lat do 15 się podniesie, bo ma takie warunki na podnoszenie, ma zasoby różnego typu, całą tablicę Mendelejewa, w związku z tym podniesie się i znów zagroży światu i nasze wnuki będą musiały znów walczyć z Rosją. A więc to nie takie metody na pokonania Rosji czy Chin. A czy myśli pan, że można byłoby doprowadzić do tego, do rozbrojenia Rosji, do ucywilizowania jej, czy nie ma szans? Proszę zastosować metody solidarności. Metody są bardzo proste, to są proste metody. I one rzeczywiście, proszę pana, bo nie sztuka jest pokonać przeciwnika, bo on się za 10 lat podniesie i pana pokona. Trzeba pokonać i potem go przekonać to, co my dokonaliśmy. Ja byłem przyjacielem Rosjan i Rosji, a przecież ich rozwaliłem. Widzicie pan, tak trzeba walczyć i tak należy zwyciężać, a nie zwyciężać i z roga zrobić, a on potem za parę lat przychodzi i zwycięża nad nami. Ale to metody były solidarności i moje osobiste. Panie prezydencie, jeżeli wspomniał pan o solidarność, to nie mogę nie wspomnieć obecnej solidarności zarządzanej przez Piotra Dudę. Jak pan ocenia dzisiejszą solidarność? Czy to jest ta sama solidarność, którą pan zakładał? Proszę pana. Mówiłem, pan nie pamięta, pan jest młody. Otóż mówiłem w tamtym czasie zwinąć sztandary Solidarności. I przecież poproponowały. To zdrajcom mi nazwali, do dziś mnie zdrajcą nazywają. A wiedziałem, jak będzie. Bo co innego jest walka, a co innego jest praca. I Solidarność była możliwa w tamtym czasie, bo cały świat miał wspólny mianownik. Komunizm i Związek Sowiecki. Jedni kochali komunizm, Związek Radziecki, inni nienawidzili, ale to był wspólny fundament, na którym można by budować było solidarność. Oczywiście i do przyjaciół, i do wrogów, ale w wspólnym mianowniku. Jak rozwaliliśmy komunizm i Związek Sowiecki, to straciliśmy wspólny fundament. A w licznikach naszych mamy różne interesy. No na tym się nie da budować solidarności. Może teraz wojna Ukraina-Rosji może wytworzyć coś podobnego do Solidarności. Ale chyba się nie uda, bo to był specjalny moment, kiedy prawie cały świat miał odpowiedni stosunek do komuny Związku Sowieckiego. Panie prezydencie, a gdybym mógł pana zapytać o najlepszy moment, który pan wspomina z tamtych czasów, co by mi pan mógł opowiedzieć? Widzi pan, proste pan zadaje pytania, a odpowiedź nie jest taka prosta. Otóż proszę pana, kiedy tak dobrze mi i nam szło, ja chciałem zrobić wreszcie porządek z Rosją. I zabrałem się za to, spotykałem się z Czeczeńcami i innymi i proponowałem, wspierając ich, rozerwać Rosję, ale wielcy tego świata zorientowali się, złapali mnie za ręce, powiedzieli, ani kroku dalej w tym kierunku. W związku z tym, ale to było 50 lat temu, i Putin popełnił błąd, bo zmobilizował prawie cały świat przeciwko sobie. Więc dziś mamy szansę dokonać tego, czego ja nie mogłem dokonać w tamtym czasie. Bo miałem inną sytuację, inne niebezpieczeństwa były i nie wolno było nawet tego robić, co zacząłem robić. To mi wytłumaczyli ci wielcy tego świata i przekonali mnie, mieli rację. Doprowadziłbym do nieszczęścia, ale z innych powodów. I w związku z tym wtedy nie można było, ale teraz można było. A więc pytanie,
Pytanie jest takie, no właśnie, a gdybym był jednak nie posłuchał i tego dokonał, czy nie byłaby lepsza sytuacja? Nie wiem. Udało się przy moim przywództwie uciec do NATO i do Unii, uratowaliśmy się, bo gdybym tego nie dokonał, to byśmy my dzisiaj mieli wojnę z Rosją, nie Ukraina. My byśmy mieli z Rosją wojnę, Rosja by na nas napadła. Pytanie jest, jakby się zachowała Ukraina. Panie prezydencie, jeżeli mógłbym jeszcze wrócić do okrągłego stołu i tamtych lat, to jak przebiegały te rozmowy? Czy była to łatwa sytuacja, czy było to ciężkie? Oczywiście komuniści chcieli nas pokonać i byli tacy pewni, zrozumiali, że sobie poradzą. I mieli prostą filozofię. Damy im trochę stanowisk i tych grzecznych nawet przyjmiemy, a niegrzecznych wykupiemy. To była ich filozofia, do tego wszystko robili tak, żeby no nam dać, ale tak, żeby można było zabrać. A ja mówię inaczej, dajcie mi trochę, a resztę sam wezmę. No i wykonałem. Panie prezydencie, czy to jest tak, że faktycznie na kartach historii mówi się o tym, że pana jednym z bliższych współpracowników byli Jarosław i Lech Kaczyński? Czy to jest prawda? Tak. I gdybym miał powtórzyć swoją drogę, to bym ich przyjął, gdybym miał podobne warunki. Dlatego, że były tak ciężkie niektóre tematy, że w pojedynkę nikt by sobie nie poradził. Nawet rozbicie Jaruzelskiego, zabranie mu tych dwóch partii, jego SD i chłopów, to wykonali mi na moje polecenie, przy mojej kontroli wykonali mi bracia Kaczyńscy. A więc rzecz nieprawdopodobnie trudną. Mało tego, ja nie uzgadniałem to z moimi kolesiami, bo by na to nie pozwolili. Ja robiłem to prywatnie. Kiedy już było dobrze, no to byli zadowoleni. Więc musiałem często podejmować decyzje niedemokratycznie, bo demokratycznie bym nie podjął dobrych decyzji. A czy mógłby pan, kiedyś w jednym z wywiadzie, jeżeli dobrze pamiętam, panie prezydencie, powiedział, że no Lech był tym lepszym bliźniakiem niż Jarosław. Czy dzisiaj by powiedział pan to samo, czy raczej chciałby pan neutralnie zachować się w tej sytuacji? Oni się podzielili, dobry policjant i zły policjant. To teoretycy. Teoretycy wybierają taką koncepcję. Gdzieś tam wyczytali, zobaczyli, że aha, policjant był zawsze czołówek dobry i niedobry. I żeby można było maksymalnie przesłuchującego wykorzystywać. I oni taką rolę grali. Lech grał poczciwego, dobrego, a Jarosław niedobrego. Panie prezydencie, jeszcze chciałbym wrócić do czasów współczesnych, czyli do tego, co się dzisiaj dzieje. Jak pan ocenia tę koalicję, jeżeli chodzi o koalicję 15 października, jeżeli chodzi o spójność? Czyli, że mamy tam w zasadzie jest 11 partii, jest największa koalicja obywatelska, dzisiaj trochę najmniejsza lewica. I proszę pana, pan musi sobie zdawać sprawę, że w naszym pokoleniu zmieniają się epoki ze względu na technologię i niebezpieczeństwa, nad którymi nie panujemy, widzimy, co się dzieje, jakie wybory dzisiaj wyglądają. Musimy przejść na kontynenty i na globalizację. I w związku z tym nawet demokrację musimy podzielić. Proszę pana, dziś wiem, że ludzie nie wierzą w demokrację. Co to za demokracja, że na wybory chodzimy? Co to za demokracja, że parę pisemek jest woli? To jest demokracja? Pan żartuje. To żadna demokracja. To jest demokracja na wysokości Churchilla. Nasza demokracja, żeby ludzie w nią uwierzyli, musi wpisać trzy tematy do swoich programów. Pierwszy temat. Nie może być więcej jak dwie kadencje, nie dłużej jak 5 lat. I przerwa znów może być. A nie całe życie jest posłem, senatorem. No nie żartujcie, że kryminały robią. To spotykają się kolacyjki, inne załatwiają machroje. No, więc pierwszy rzecz, wpisać tylko dwie kadencje, nie dłużej jak 5-letnie, przerwa, znów możesz kandydować. To jeden punkt. Drugi punkt. Każdy, kto jest wybrany w każdej organizacji, może być zawsze o każdej porze dnia odwołany. Bo żeby nie było bałaganu, to trzeba zebrać podpisów więcej niż go wybrano i wtedy można odwoływać. To jest drugi punkt, wpiszcie to. I trzeci, bardzo mocno czytelność finansowania, ale przejrzyste. Te trzy rzeczy do demokracji trzeba wpisać, bo inaczej nikt nie będzie wierzył w demokrację. To po pierwsze. Po drugie, trzeba na nowo zdefiniować, co dzisiaj znaczy lewica.
Bo to co to za lewica? Kiedy ona powstała? Ona miała inne warunki. Co to znaczy prawica, proszę pana? Jeżdżę po świecie. Często spotykam się z partiami chrześcijańskimi. O, krzyczą chrześcijańskie. Ja się przyglądam, a tam nie ma ani jednego wierzącego. No proszę pana, no to tak. To mogło być w tamtej epoce, kiedy były interesy państewka. Do końca XX wieku interesy wojny były dla państwa, dla kraju. Technologię poszliśmy, a to technologia na to pozwalała. Wysokość zorganizowania państwo-kraj. Teraz technologia mówi, państwo-kraj to za mało. To już niebezpiecznie. Teraz jest, trzeba mieć kontynent i globalizację. Dlatego trzeba prawie wszystko przerobić. Wszystkie partie, wszystko to nie pasuje. I dlatego też ja będę głosował, będę wybierał, bo nie mam wyboru. Ale tak trzeba myśleć, bo nie przeżyjemy. Tak zginiemy jak tamte poprzednie cywilizacje. Panie prezydencie, powiedział pan o lewicy. No lewica, mam wrażenie, że chyli się ku upadkowi. Nie wiem, czy to zrobiło się trochę może prywatne państewko pana Czarzastego. Co by pan doradzał lewicy dzisiaj, żeby... By na nowo zdefiniowały, co to znaczy w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszych czasach lewica. Ja nie biorę się za definiowanie, ja jestem za stary, ja tylko mówię, że stare definicje, stare rzeczy, lewica sobie przywłaszczyła opiekuńczość, ale tylko teoretycznie mówili, że będą się opiekować, jak guzik się opiekowali. W związku z tym trzeba to na nowo zastanowić się, popatrzeć, co pasuje do lewicy, a co dopasuje do prawicy, bo to, te stare dopasowania nie pasują na dzisiejszy czas. Jeszcze powiedział pan, że zmiany, które muszą się zadziać, muszą być również względem finansowania. No dzisiaj PKW no nie jest w stanie podjąć uchwały o tym, żeby chociażby odrzucić, że tak powiem, no te finanse PiS-u, prawda? Odpowiedź, musimy pracować nad konstytucją. W konstytucji trzeba zapisać, jak się ma zachowywać wielu rzeczy, wiele struktur, w tym i wyborcze też. A czy nie sądzi pan, że właśnie może jest za mało tych bezpieczników? Proszę pana, nie, nie, ja nie wchodzę w za mało, to nie tak. Jeden zauważy, drugi nie. Trzeba usiąść poważnym w tym, zastanowić się na tych naszych doświadczeniach i to wszystko tak ułożyć, żeby się takie rzeczy nie zdarzały jak obecnie. Ale panie prezydencie, żeby pracować nad nową konstytucją, trzeba mieć większość konstytucyjną, która ją... A żeby przyjąć konstytucję, trzeba mieć większość. A żeby dopracować się, to pan może napisać dobrą konstytucję i pan sam może pozbierać podpisy i pańska konstytucja przejdzie. Ja zachęcam. Chodzi mi o przegłosowanie. Czy myśli pan, że jeszcze w naszej historii będzie taka możliwość, żeby jakakolwiek partia, bądź też jakiekolwiek skrzydło polityczne miało większość konstytucyjną? Jak pan zrozumie, większość zrozumie, że jesteśmy między epokami. Epoka państwa, kraje, bloki upadła. Pojawiła się epoka intelektu, informacji, globalizacji, a my pośrodku. Jedno padło, drugie nie powstaje, nie powstało. Ja nazwałem ten czas epoką Szowa dyskusji, jak ten świat ma wyglądać, jakie jest miejsce Polski i tak dalej. Więc dyskutujmy, by te wszystkie rzeczy wydyskutować i ułożyć to w program. A czy nie sądzi pan, że kolejność działań, jaka powinna być taka, że dzisiaj rozliczamy partię PiS za jej złodziejstwo, za to, jak, że tak powiem, no ograbili ten kraj, a partia PiS powiedzmy, że przechodzi w stan delikatnego rozpadu ze względu na brak finansowania, powstaje jakaś nowa partia prawicowa zamiast Kaczyńskiego, z którą można rozmawiać i wtedy po podjęciu tych zmian dopiero możemy wprowadzać kolejne zmiany, chociażby konstytucyjne. Ja panu mówię, tylko mówię pan szczerze, wydyskutujmy jak zorganizować się na te czasy, ale przy opracowaniu nowej lewicy, nowej prawicy, i zaproponowałem tego, co pan mówi, ale już dopracowanego, dopasowanego na te czasy. O tym samym mówimy, tylko inaczej. Panie prezydencie, jeszcze w innym rozmowie z panem wspomniał pan, że pan premier Donald Tusk jest wyjątkowym człowiekiem. A czy widzi pan kolejne wyjątkowe osoby dzisiaj w tej polityce, które zajmowałyby kolejny podium? Mówiłem też, że Polska ma wybitne szczęście. Kiedy jest naprawdę ciężko, trudno, to dostajemy z przeznaczenia, z niego dostajemy ludzi, którzy sobie z tym radzą. Tylko my ich wykańczamy. Tak był Piłsudski, tak był Wałęsa, tak jest teraz Tusk właśnie. Tylko, że teraz domagamy się, czego nie realizują. A nie patrzymy się, że koleś nie da rady nic zrealizować, bo wszędzie same miny.
i dlatego trzeba im teraz pomagać, modlić się za nich, żeby wytrwali. Bo jak rozbroić, jak Kaczyński pozakładał wszędzie, gdzie to możliwe, miny i wybuchy. Zabezpieczył wszystko, że nic, nie można się ruszyć. I on ono nie realizuje. No jak ma zrealizować? Jak? Zamachem stanu. Chcecie zamachu? No, nie chcecie, ja też nie chcę. A kogo by pan jeszcze na tym podium wybitności dzisiaj obsadził? Panie, to pan pyta pana Boga. Tak? Czyli nie widzi pan, że tak powiem, kolejny. Nie wchodzę w takie rzeczy, które mi są niepotrzebne i po co mi to? Powiedziałem panu, że los nam daje, tylko żebyśmy po prostu zauważyli, że nam dano, jak dostaliśmy Tuska i Bandera, tak, zawsze napomniałem dokładnie nazwiska. A więc minister jest tak. Dostaliśmy świetnych ludzi, tak pasujących na te czasy, pomagajmy im, módlmy się za nich, żeby wytrwali. To jest szczęście dla Polski, że są tacy ludzie. A jak, mógłbym jeszcze zapytać, jak pan ocenia te tarcia, które są dzisiaj w koalicji? No bo ta koalicja jest bardzo różnorodna. Demokracja to tarcia, demokracja, tylko że w granicach przyzwoitości, w granicach rozsądku, w granicach, że teraz oni powiedzieli, wytrwamy, jedną kadencję musimy wytrwać, wytrwamy. Więc to już jest dobrze. A żeby nam się kłócić, bo to jest różnica, to jest zlepek. Dobrze, panie prezydencie, ja już dzisiaj bardzo dziękuję za naszą rozmowę, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Ja panu życzę bardzo dużo zdrowia i aby pan trwał właśnie taki, jaki pan jest, bo takiego pana kochamy. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję.